Siemaneczko, zapraszam na kolejny, siódmy odcinek. Na sam początek sobie muszę wam pochwalić nowymi butami. Kupiłem takie kozaki za 60 kk. Kupiłem takie kolczyki szóstki czyste za 500 kr. Użyłem 4 bony, 4 zmianki poszły, 20 zwierzaki. Eku pod zwierzaki, widzicie, że już mam 80 na zwierzaki. Jeszcze bransę będę chciał sobie skołować i będzie już fajnie. Buciki też mi się bardzo przydadzą. Ok, otwieramy 70 tematycznych. Ok, wzmocnienie. Pelerynki się przydadzą, znowu pelerynki. Zaczarowanie, rękawica. Bodzio, rada. Bodzio, wzmocnienie. Pedek, pelerynka, zaczarowanie. No na razie tak średnio. Mam nadzieję, że się to troszkę lepiej skończy. Pelerynki, zaczarowanie, rękawica. Krywacz, monetka. Ajajaj, oj, zwiek za ładnie, to się akurat przyda. Ręki, egzo kolejny, ładnie, ładnie. Zaczarowanie, wzmocnienie. Oj, zaczarowanie, ile? 15 zaczarowań, czyli 15 razy 3 to już 45 kk. 55 kk, no tragedii nie ma, dobra. O, a za same pelerynki kolejne 15. Dobra, robimy tak. Tu mam aktywną radę, czytamy pomoc. Dwie książki pomocy. Mam tylko jedną z tego, co patrzę. Pasuje doczytać to, dobra, czyli widzimy się za chwilę, jak znajdę jeszcze jedną pomoc. Okej, kupiłem pomoc, kupiłem ją dosyć drogo, bo za aż 2,5 kk, ale no nikt nie miał, a chciałem wam to jak najszybciej nagrać. Egzo, rada, pompa i jeszcze raz to samo. Egzo, rada, pompa. Pomoc smoka M4, także bardzo ładnie. O, jeszcze instrukcja siadła, to jest całkiem genialne. O, wzmocnień mi sporo poleciało z tego, co patrzę. No dobrze, przydadzą się. Z tego, co ja tu patrzę po moim EQ, to na najbliższy cel to będzie zmiana branży i zmiana zbroi. Dobra, zobaczymy się, jak będę coś nagrywał. Wiecie co, postanowiłem, że zrobię głupotę i pokażę wam, jak nie należy robić. Widzicie, tu mamy zbrojkę plus 7. Nie opłaca się takich bonować. Naprawdę. Nie polecam tego robić. Samych dodań już idę stać. 15 zmianek. Kurwa, zajebieś. Zajebieś. Już poszło właśnie 2,5 kk. 5 kk. 7,5 kk, 8 kk, 10 kk i to liczę i tak po takich niskich cenach. 12,5 kk, 15 kk i mamy tylko perzet. I to jeszcze 1500. O, a ta mi się już podoba. 1500 perzeta, 10 strzałek. Taką na razie zostawimy, trzeba tu jakieś kadeki, czwórki potem włożyć. Witam, witam. Znajdujemy się w trudnym lochu. Jak widzicie, dobijam właśnie 45. Koleś miksuje. Ale to nic się nie dzieje. Bosar już jedzie tutaj moim WP-kiem 9-5 na spota. Myślę, że jak dojedzie moim WP-kiem na spota 5 razy P 9-5, myślę, że wiele nie zadziała tym swoim bodziaczkiem. Będzie mnie tutaj twierdzi, że jaki to on chojrak nie jest, od niku afro na jajach. Jak masz afro na jaja, no to trzeba to zgolić, kurwa, no bo żadna dziewczyna cię nie będzie chciała tam nawet dotknąć, a co dopiero coś zrobić.
Ale pewnie nie masz o tym zielonego pojęcia, bo jest godzina 13:30, a ty siedzisz w domu, czyli wróciłeś prawdopodobnie z gimbazy. Także to tyle, przyjedzie mój wupeczek, to... O! Czyżby pan lognął? Ale to dobra, jak się pojawi, a przyjedzie bosar wupekiem, to będę nagrywał. Okej, witam ponownie, spod od razu zrobił się czysty, tutaj macie tego wupeka. Pewnie wszyscy się spodziewali browara. Niestety browar... O! Lord Małp, mogę się wykurwić przez to. Kurwa, nie widziałem lorda. Widzicie, to jest... Ja idę najpierw... Naturalizę, 9-5 wupek, bo browara mi ojebali, zajebali. Ale to już nieważne, jak to się stało, ja tam wiem, jak to się stało i ja to dojdę do swego. Ale to już jest nieważne aktualnie. Aktualnie myślę, jak tego bossa ukurwić, bo on mocny, kurwa! Jest, wykurwiłem go, jest zioło z trudnych. Widziałem tu gdzieś instrukcję oswajania, jeszcze pelerynkę, żeby dolurać. Okej, okay. No i widzicie, tak sobie ładnie radzę szamanku, tylko no widzicie, nie spodziewałem się, że tam jest lord. I przez to się wywróciłem. Widzicie, podstawa w takim trudnym lochu mieć obstawę. Ten wupeczek sobie tutaj będzie stał, więc jak mi będziecie chcieli ksuć, zapraszam serdecznie. Widzicie, mam 16 runów, 12 hemat już. Także ładnie. Także widzimy się pewnie na level upie. Tutaj możecie zaobserwować kolejnego fanatyka ksucia szamanką. Polecam serdecznie, bosar się nim zajmuje. Tej wielkie pozdro dla Bosara. Jego kanał będziecie mieć w opisie filmiku. Skurwysyn jebany. No co to kurwa za omdlenie jest, kurwa? Strasznie długie to omdlenie było. Czekaj, mam dobrą tarczę. Dobrą, ale Bosar już całego spota zdążył przeczyścić. Oj, Bosarek, musisz go lepiej trzymać. Musisz go trzymać jak dziwkę. Krótko i za włosy, żeby nie mogła suka się ruszyć. Oj, no i widzicie, takie to jest cały czas bicie. Ale ten typ jest niedojebany, tak? Bosar, to są wszyscy tacy. Ale dwa hemaciki poleciały, także tragedii nie ma. No i widzicie, także w trudnym lochu tak się widzi, ale jeżeli nie macie na postaci przykładowo mentalu duchowego walnięcia P jakiegoś ryba z umkami, nie pobijecie. No widzicie, no ja tu muszę mieć WPK 9-5 do obstawy, bo tak to by nic z tego nie było i nie miałbym opcji w ogóle o biciu jakimkolwiek w tym trudnym lochu. Okej, tu chyba tyle, bo kolejny koleś poszedł. Cześć. Okej, pora się pożegnać w tym odcinku. Myślę, że jest już wystarczająco dużo materiału. Koleka Warrior nie miał wyboru, musiał poczekać, aż mi się znudzi ekspienie mimo swojego WPK 7-7. No musiał poczekać i uznać moją wyższość, bo na początku próbował się ustawiać. Okej, tak podsumowując, siedziałem tu pół godziny, około 27 tych runów, 20 hematów. Hematy otworzymy, bodzio. Pelerynki, pierścień, zaczarowanie, wzmocnienie. Nie najgorzej jak z 20 hematów, 9 tych, parę bodzi, tam parę wzmocnień. Jakaś tam rękawica chyba była i pedek, także nie ma tragedii. Tyle tym odcinku. Zapraszam na kanał Bosara, który będzie w opisie i zapraszam już na następny odcinek. Do usłyszenia w nim. Na razie, siemanko, pompa z wami. Okej, wiecie co, stwierdziłem, że jednak tamten odcinek, inaczej ten, będzie troszkę za krótki i muszę tu troszkę dograć, dlatego na początek czytanie kilku książek pomocy, trzech konkretnie. Pyk, pomyślnie. I mamy jedną książkę do M5. Okej, tutaj znajdujemy się teraz w trudnym lochu. Pokażę wam, jak się ubija szamanką Lorda Małp.
wielkiego Baobao bez bloku na hardcora. Niech nam porespi jeszcze kilka małpek, a co, może akurat jakiś emać. I pyk, 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 pyk. O, proszę bardzo, przy okazji ładny level up 4-6 na lordzie małp. Widzimy się w późniejszych level upach. Okej, okay, tutaj się zbliżamy do level upa, także trzeba zacząć nagrywać. Nie buffnąłem się tymi lepszymi buffami, tylko tymi zwykłymi z antyka. Ostrze, powiedziawszy, mi się nie chce zmieniać. Widzicie, ładnie akurat pospało, jak zacząłem nagrywać. Wziąłem pelerynkę i od razu dwa hematy. I runik konny. Przy okazji jeszcze zieloną sobie wezmę. Okej, ile zostało? 260, dobra. Lecimy spod obok. Lightowo powinniśmy dobić. Może się wykurwimy, w sumie to są same małe małpy, to możemy nie dobić. Chujowo zrespiło. Ale może. Teraz wszystko będziemy widzieć. Oj, chyba braknie ze 30k. O, runik konny. O, na styka. Okej, widzimy się chyba na kolejnym level upie. 4-8, bije 4-8 i chyba zakończymy ten odcinek. Oj, chyba będzie zbyt wielki hardcore, bo tam jest Lord Małp u góry. Czemu ja kurwa nie biłem do kurwy nędzy? A, bo nacisłem F9, nie biłem. Dobra, teraz będzie hardkorowe wstawanie i zabijanie kolejnego bossa. Okej, jakoś my stąd wyjechali, ledwo co, ale my wyjechali. Oj, za dużo. Kurwa mać. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy takie myko, patrzcie się. Najpierw przeczyścimy tu spota. Dopiero potem tam wrócę. Mam... No, kurwa mać, no i... Spokojnie, nie będę przeklinał na filmie, nie ma takiej potrzeby. Wcale się nie wyjebałem. Jestem spokojny. Okej. Mam antyka 38 średnie, 80 na zwierzęta. No i chuj jest. Tylko, że nie mam tego pierdolonego NNO i muszę właśnie... O proszę, co to się tu dzieje? Radobochne święta. Kurwa, widzieliście to? Widzieliście to? Oj. Czekajcie, ten lord chyba tam dalej poszedł. No i jak ja tu kurwa mam wstać do kurwy nędzy, jak ja się ledwo co ruszam? Widzicie, tak co jak taki jeden lord namieszał i brak NNO. Fasolka, jak carunka, nie fasolka. Dobra, zaraz tego lordzika uciupiemy, tym razem techniką blokena. Pelerynka, o kurde, no na dzień dobry, omdlenie przy lordzie, no zajebiście. Oj, padaj, kurwo, jest. Chuj, że się wyjebałem, tu widzicie już 4 lordy padły. Pod moim obliczem, ten jest 5. Trochę mi to tak idzie jak... Kurwa no, zioło chcę podnieść, to nie, nigdy nie podniesie, tylko jakiś syp mi podnosi zawsze. Czy pomocy nie mam, po co mi tu drop broni plus 0? Wiesz. Zaraz chyba kolejny spot się zrespi. Oj. No zobaczymy. Dobra, widzimy się, jak będę już kończył ten odcinek 4-8 upem. Okej, zapraszam na ostatni level up. Jak zwykle no, F9 odpaliłem, od razu dwa hematy. O, mam nadzieję, że wystarczy na dobicie level upa. I jak dobijemy level up, otwieram cały ten złom. Te wszystkie hematy. Oj, ale chyba nie wystarczy z tego co patrzę, bo na tamtym spocie wpadnie mi ze 300k expa.
A mam jeszcze 200, a to dobra, coś wykombinuję. Na razie idziemy na tamten spot. Pyk. No i wiele nie zostanie, bo tu jest dosyć dużo tych dużych małp, także... No 300k zostało. Dobra, wiecie co zrobimy? Otworzymy teraz schematy. W międzyczasie się nam zrespie tamten spot i będzie gites. Zaczarowanie. Oko. Mocnienie, zaczarowanie, zaczarowanie. Znowu zaczarowanie. Okej, okay. Z 26 chemat 12 zmianek. Co ja tu jeszcze patrzę? Wzmocnij 6, bodzi 3. No nie ma tragedii, nie ma tragedii. Bufam się. Czekamy na spota ostatniego. Wybijamy go i się z wami żegnam. I do usłyszenia też w następnym odcinku, który będzie już niebawem, jak tylko klikniecie 100 łapek w górę. Dobra, stoimy tu ładnie na hardcora, czekamy na spota, pelerynka i jazda, że mnie tylko teraz nie umgliły, bo siara będzie. Jeszcze jedna pelerynka. Okej, 4-8 up. Okej, tyle w tym odcinku, jeszcze runek na koniec poleciał, to za chwilę sobie go podniosę. No to do zobaczenia w następnym odcinku, yo!